Mam przyjemność rozmawiać z panem Michałem Widelskim, dyrektorem GovTech. I moje pierwsze pytanie będzie bardzo proste, żeby rozszyfrował pan ten skrót. Czym się zajmuje instytucja, w której pan pracuje? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o Centrum GovTech działające w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to jest to część kancelarii, która odpowiada za rozwiązania innowacyjne i cyfrowe i wdrażanie tych rozwiązań zarówno w sferze publicznej, jak również w takiej sferze, która no, przenika się, tak, w sferze również prywatnej. I jeśli chodzi o to, czym jest GovTech, to GovTech, jeśli patrzymy na strukturę, składa się z kilku departamentów, bo jest to departament GovTech Polska. Jest Departament Rozwoju Usług, którego ja jestem dyrektorem, ale także jest również departament, który odpowiada za rozwój kompetencji cyfrowych. Jest to Departament Społeczeństwa Informacyjnego i tym wszystkim zarządza pani minister Justyna Orłowska, która jest pełnomocnikiem pana premiera do spraw GovTech właśnie. Czyli struktura, można powiedzieć, troszkę zawiła, ale zmierzająca do tego, żeby w ramach takich tworów administracyjnych, urzędniczych otworzyć się trochę na rozwiązania innowacyjne, cyfrowe w różnych obszarach. Czyli rozumiem, że jesteście trochę taką instytucją budującą mosty, prawda, między urzędnikami z jednej strony, przedsiębiorcami i obywatelami i wszystkim tym jakby uczestnikom życia publicznego, ułatwianie też wchodzenie w ten świat nowych technologii, innowacji i tak dalej, i tak dalej. Chyba nie mógłbym tego zdefiniować lepiej niż to zrobił pan redaktor, bo właśnie dokładnie taki jest cel naszego działania. Wprowadzić innowacyjność tutaj w tym obszarze administracyjnym stricte, ale też właśnie z poziomu kancelarii premiera umożliwić działanie w obszarze bardzo horyzontalnym, jakim jest cyfryzacja. To jakby zawsze staram się podkreślić, że obszar cyfrowy, usługi cyfrowe to nie jest obszar jednego ministra, jednego resortu, jednego urzędu czy jednej gminy. Tak, to jest jakby obszar, który dotyka nas wszystkich i to zarówno po tej stronie administracyjnej, jak i po stronie obywatela i przedsiębiorcy. Więc no właśnie dlatego funkcjonujemy w ramach kancelarii premiera, choć poprzednio część tego obszaru funkcjonowała w ramach Ministerstwa Cyfryzacji. Rozmawiamy po jednym z paneli dyskusyjnych na szczycie klimatycznym TUGETER. I myślę sobie tak, że być może niektórzy nie mają od razu takiego skojarzenia, cyfryzacja jest gdzieś blisko ekologii, ale podczas tej i wielu innych debat podczas szczytu, no okazywało się już wielokrotnie, że właśnie cyfryzacja może być sprzymierzeńcem ekologii. Jak najbardziej tak i myślę, że teza, którą moglibyśmy postawić po dyskusjach w ramach dzisiejszego panelu, w których miałem przyjemność brać udział, jest taka, że nie ma skutecznego rozwoju w tej warstwie ekologicznej bez wsparcia rozwiązań innowacyjnych, cyfryzacyjnych właśnie. I to dotyczy różnych sfer. Jedną z tych sfer jest zarówno modernizacja samego działania administracji publicznej, która no w założeniu ma generować oszczędności w wykorzystaniu energii czy w wykorzystaniu papieru. Natomiast drugą ze sfer jest obszar szczególnie mi bliski, czyli obszar usług publicznych i e-usług publicznych. To właśnie wdrażanie e-usług ma na celu z jednej strony ułatwić obywatelowi i przedsiębiorcy załatwianie spraw, które w ramach swojej działalności czy życia codziennego musi załatwić, ale z drugiej strony wdrażanie coraz większej ilości usług prowadzi do tego, że konsumujemy mniej energii, a to oznacza, że jest to też działanie proekologiczne. I teraz można powiedzieć, że to jest taki efekt wtórny, ale bardzo, bardzo ważny i szalenie istotny w tym procesie. Kwestią tutaj kolejną jest też wdrażanie tego typu rozwiązań, które w ramach samej administracji spowodują,
że podmioty, które działają właśnie w tej warstwie wytwórczej, no, będą mogły troszkę przeobrazić to swoje działanie, przeformułować i działać właśnie w sposób bardziej czysty ekologicznie, tak możemy powiedzieć. Rozmawialiśmy też dzisiaj w trakcie naszego panelu o kwestiach dotyczących smart cities i innych nowoczesnych technologiach. I to, co tutaj jest taką kwestią niezbędną, ale również pozostającą w domenie naszego działania w ramach Kancelarii Premiera, jest rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. No po to właśnie, żeby oni umieli z tych wszystkich nowinek technologicznych skorzystać i mogli być świadomymi użytkownikami no właśnie nowych rozwiązań. Pojawiały się też wielokrotnie w dzisiejszym dniu i wcześniej głosy o tym, jak ważne jest to, żeby nie wykluczać pewnych grup obywateli, prawda? Bo mamy jak pan między innymi mówił dzisiaj, mamy zawsze pewną grupę osób, które są niechętne, bojaźliwe, nie rozumieją, nie mają wystarczającej wiedzy i bardzo ważne jest, prawda, żeby ich jakby nie wyrzucać poza nawias, tak mówiąc w uproszczeniu. Dokładnie tak. I tutaj no, chcę podkreślić naszą szczególną dbałość właśnie o uwzględnienie potrzeb wszystkich w ramach procesów cyfryzacji państwa, tak możemy szeroko powiedzieć. I wiąże się to z nowym podejściem do projektowania usług publicznych. Znaczy, kiedyś było tak, że projektując usługę publiczną, czy to była e-usługa, czy zwykła usługa, urzędnik siadał, zastanawiał się, rozmawiał z przełożonym i jest, i mamy, i to tak ma działać, tak wygląda ten proces. Natomiast w ramach Departamentu Rozwoju Usług, w ramach Centrum GovTech bardzo duży nacisk kładziemy na badania oczekiwań użytkownika. Znaczy, projektując pewnego rodzaju rozwiązania, chcemy sprawdzić, czego użytkownik będzie oczekiwał, tak, żeby ta usługa była dopasowana też do jego potrzeb. No i w tym względzie staramy się też oczywiście uwzględniać poziom kompetencyjny osób, które no, z jakichś względów są mniej chętne do stosowania nowych technologii. Także myślę, że staramy się na tym polu niczego nie zaniedbywać. Mogę takim wnioskiem zakończyć, że chyba wszyscy w tej sferze się ciągle uczymy, ciągle mamy coś do poznania i wymiana doświadczeń, wymiana informacji jest tutaj kluczowa. Dokładnie tak. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby myśleć o procesie budowania kompetencji bardzo szeroko. I tutaj mogłoby się wydawać dziwne, kiedy prowadzilibyśmy rozważania na przykład o potrzebie edukowania cyfrowego przedszkolaków. No, panie redaktorze, takie rzeczy się dzieją. W tego typu projektach, no właśnie kiedyś Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie Centrum GovTech, Kancelarii Premiera uczestniczy i mamy nadzieję, że to właśnie się przyczyni do tego, że ten poziom kapitału ludzkiego i poziom umiejętności cyfrowych będzie zawsze wystarczający do tego, żeby z tych nowoczesnych rozwiązań korzystać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.